Witajcie moi drodzy, ja jestem SKKF i witam was w wyjątkowym filmie dla mnie, bo to będzie film o moim pierwszym tatuażu. I pierwsze tatuaże zazwyczaj też są wyjątkowe, bo to wiecie, największy stres, największa przygoda, zazwyczaj też te pierwsze tatuaże mają jakieś tam najgłębsze znaczenie, więc ten film jest dla mnie wyjątkowy i pokażę wam zaraz, jak ten tatuaż wygląda, jak przebiegał cały proces stworzenia go, bo mam różne nagrania właśnie ze studia jeszcze i też będę odpowiadał na wasze pytania, które zadawaliście mi na grupie Banany SKKF-a na Facebooku, więc to są wasze pytania, a jak chcecie dołączyć do grupy, to link jest w opisie, także zapraszam. I okej, zaczynamy od pierwszego pytania, które chyba zazwyczaj się pojawia, jak ktoś sobie zrobi tatuaż. Dlaczego taki wzór? Skąd taki pomysł? Czy coś symbolizuje? I to pytanie też chcę, żeby było jako pierwsze, bo wydaje mi się, że będzie najtrudniejsze dla mnie do odpowiedzi, bo ten tatuaż ma też duże takie personalne znaczenie. O takich rzeczach się najciężej mówi, ale dobra, zacznijmy od początku. W ogóle tatuaż chciałem mieć od dłuższego czasu, tak nawet parę lat, ale zawsze chciałem, żeby ten pierwszy tatuaż miał właśnie jakieś takie znaczenie, żeby to nie był po prostu rysunek, ale jak już się zdecyduję, żeby zrobić coś sobie na ciele, na całe życie, to chciałbym, żeby to miało dla mnie jakieś znaczenie, więc pomysł się gdzieś pojawiał, w ogóle wam go nie pokazałem, słuchajcie, tak wygląda tatuaż i to nie jest fake, to nie jest prank, patrzcie, to jest taka małpka, która sobie leci w kosmosie, on jeszcze do końca się nie zagoił, i to nie jest żadna henna ani nic, jak widzicie jest prawdziwy. On jeszcze do końca się nie zagoił, więc takie zdjęcia zaraz po wykonaniu, które są chyba najładniejsze, macie na moim Instagramie. I tak on też wygląda na zdjęciu, tutaj proszę. A i od razu też mówię, że to jeszcze nie jest koniec, bo on będzie kolorowy. I kolory mam w sierpniu, więc to będzie kolejne parę niesamowitych godzin zabawy, ale on będzie jeszcze kolorowy. Więc jak macie jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiem w tym filmie, to możecie napisać w komentarzu i prawdopodobnie powstanie jeszcze druga część tego filmu, gdzie już tatuaż będzie skończony, zagojony, to będzie za jakieś, nie wiem, 2 miesiące pewnie. No ale dobra, wróćmy do tego, skąd taki pomysł, dlaczego taki wzór. Kiedyś z pewną bardzo ważną dla mnie osobą miałem sobie zrobić wspólny tatuaż. I ten tatuaż to miała być taka małpka, taka bardzo minimalistyczna, taka, wiecie, jest taka małpka na Messengerze, jest taka emotka, sobie ta koczka zakrywa i my często używaliśmy tej emotki, więc stwierdziliśmy, że sobie zrobimy taki sam tatuaż właśnie takiej małpki. No i w międzyczasie, zanim w ogóle zrobiliśmy ten tatuaż, nasze drogi gdzieś tam się rozeszły, ta osoba generalnie mamy teraz gdzieś, może to i lepiej. I ten tatuaż nigdy nie powstał generalnie, ale jakby, jak wspomniałem, ta osoba była dla mnie bardzo, bardzo ważna. Więc stąd jest małpka i oto powstała małpka. Zaraz wam powiem czemu w kosmosie, ale to będzie drugie znaczenie. Więc jest małpka, okej? I też jakby nie wiem czy to zrozumiecie, ale jakby chciałem też, tak jak mówiłem, żeby każdy tatuaż zakończał jakiś rozdział, więc ta małpka zakończa jakiś jeden rozdział, ale oprócz tego też chciałem jakby te wszystkie wspomnienia, zarówno dobre, jak i złe z tą osobą, jakoś tam ukształtowały mnie, jaki teraz jestem. Dużo się zmieniło w moim życiu przez ten czas i jakby też chciałem przenieść jakby to wszystko, co się wydarzyło z głowy gdzieś na ciało. Nie wiem, czy to dla was sens będzie miało, ale wiecie, tak żeby z jednej strony przestać o tym myśleć, zabrać to ze swojej głowy, ale z drugiej strony też nigdy o tym wszystkim nie zapomnieć i mieć to gdzieś cały czas przy sobie. No nie mam pojęcia, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale chyba lepiej nie potrafię. Ale stąd się generalnie wzięła małpka. I teraz jak się przyjrzycie, ta małpka jest w kosmosie. I to jest drugie znaczenie. To drugie znaczenie, w sumie zarówno pierwsze, jak i drugie jest takie trochę smutne, ale to drugie znaczenie też będzie smutne, ale jakby drugie znaczenie to jest taka, powiedzmy, idea trochę życiowa, czy takie, nie wiem, ostrzeżenie życiowe, jakieś takie motto, coś w tym stylu. Na pewno kojarzycie historię z Ikarem. Historia z Ikarem, gdzie syn z ojcem byli uwięzieni na jakiejś tam wyspie, w jakiejś tam wieży i zrobili sobie skrzydła, tylko ojciec ostrzegał Ikara, żeby nie leciał zbyt wysoko, Ikar ojca nie posłuchał, poleciał wysoko, skrzydła były połączone woskiem, słońce roztopiło wosk, Ikar zleciał i się zabił. No więc jakby ta małpka, ona też leci, tylko że ona leci w kosmos, więc jest taka bardziej współczesna wersja tej historii. Ona, patrzcie, ona sobie leci w kosmos, tylko zapomniała o jednym, patrzcie, ona już tak sięga tym palcem, tam nie wiem, jakąś
piękną gwiazdę, czy jest generalnie zachwycona tym wszystkim, co ją otacza. Tylko zapomniała o jednym, że patrzcie, ta małpka jest w stroju kosmonauty, co prawda, ale nigdzie nie ma żadnego niedaleko statku kosmicznego, czy czegoś w tym stylu. No i małpka cała przejęta tym wszystkim, co ją otacza, zapomina, że przecież musi mieć tlen. No i ten tlen się niestety w końcu kończy i małpka też umiera, tak samo jak Ikar. I znaczenie jest takie, chciałbym, żeby ten tatuaż mi przypominał, że w życiu nie jest najważniejsze to, żeby, wiecie, być sfokusowanym na jakiś cel, na jakąś ścieżkę kariery, zdobywania pieniędzy, sławy, nie wiem, władzy i nie zauważania całkowicie niczego innego, tylko parcie do przodu, ale nieważne jest jakby tempo, w jakim dążysz do swojego celu, tylko bardziej taki zwrot czy kierunek, bo często osoby, które bardzo szybko osiągają cel, potem spadają, a osoby, które długo pracują na jakiś sukces i jest to dobrze przemyślany sukces, to ten sukces się utrzymuje i to jest też takie ostrzeżenie, żeby nie osiadać na laurach, tylko cały czas przejść do przodu solidną pracą, a tego często mi niestety brakuje. I też takie, wiecie, też takie przypomnienie, że w życiu są inne ważne rzeczy, nie tylko sława, pieniądze, kariera, tylko inne ważne rzeczy, o których też trzeba myśleć, a dużo ludzi tego nie robi i no i no, to jest takie ostrzeżenie, czy taka myśl przewodnia, która gdzieś tam jest ważna w moim życiu, bo tak patrząc na siebie, czy patrząc też po moich innych znajomych youtuberach, bardzo łatwo się zatracić w tym, co się robi, jak wiecie, ludzie cię poznają na ulicy, cyferki ci skaczą, ci się wydaje, że jesteś nie wiadomo kim, jak ta małpka, która poleciała w kosmos, a bardzo łatwo potem spaść. I co wtedy? Co wtedy? Więc dobra, ten chyba najcięższy temat wyjaśniony. Teraz przejdziemy do tych bardziej trochę technicznych pytań. Dominika się pyta, czy nie bałem się, że coś może pójść nie tak? Powiem ci, Dominika, że się bałem, że nie wiem, że mój tatuażysta zemdleje w trakcie i zrobi jakąś kreskę, ale nie, tak szczerze, to no jak idziesz do dobrego studio tatuażu, które ma długie doświadczenie i utalentowanych artystów, to myślę, że jeżeli jesteś przekonana co do tego, co chcesz mieć, to raczej nie masz się co bać, że to wyjdzie jakoś źle. Chyba, że chcesz sobie przyoszczędzić i zrobić jak najtaniej tatuaż do jakichś tam ciemnych typów, no to wtedy bym się bał, ale jeżeli idziesz do dobrego miejsca z ludźmi, którzy rzeczywiście są prawdziwymi artystami, to nie ma się czego bać. W jakim wieku polecasz zrobić tatuaż? I tak wiem, że większość z was jest młoda i większość z was się ze mną nie zgodzi i pewnie stwierdzicie, że to nie zależy od wieku, tylko jeżeli ktoś jest dojrzały, to może zrobić, jeżeli wie, że tego nie będzie żałował. Okej, moje zdanie jest takie. Warto mieć przynajmniej te 18 lat, żeby być dorosłym. Po pierwsze, tatuaż wam nie ucieknie, tatuaż jest na całe życie, więc jeżeli będziecie w stanie go mieć przez całe swoje życie na swoim ciele, to jeżeli poczekacie tam, nie wiem, 3-4 lata, żeby go sobie zrobić i to naprawdę porządnie przemyśleć, to nic się nie stanie. Moim zdaniem lepiej poczekać, żeby mieć te 18 lat, być dorosłym, żeby to była w 100% wasza decyzja, jak już sami za siebie odpowiadacie w 100%. Wtedy jak ktoś na przykład, jak ktoś nie będzie się zgadzał, żebyście zrobili, to jesteście dorośli, to już wasze życie. Wtedy to jest w 100% wasza decyzja. No i moim zdaniem wypada mieć jak 18 lat. O, Paula się pyta, czy bardzo bolało. Myślałem, że więcej osób się będzie o to pytać, bo zazwyczaj jak ktoś pyta się o tatuaż, to a czy boli, a bolało? I powiem wam, że mi się zawsze wydawało, że mam wysoką tolerancję na ból i że to nie będzie aż, że to będzie najwyżej niekomfortowe, ale to naprawdę bolało i ludzie tak mówią, że nie, takie 2 na 10, nie ma co się bać, to do wytrzymania tylko tam parę godzinek. Ale to kurczę, serio bolało, ja naprawdę musiałem w trakcie tatuowania zrobić sobie parę przerw, żeby trochę ochłonąć, bo no, nie jest to przyjemne. Nawet nie sam problem jest w bólu, bo on nie jest aż tak wysoki. Jak mi zrobił tak pierwszą kreseczkę, to tak sobie myślę, a spoko, w sumie nic takiego strasznego, ale potem jak już siedzisz tą trzecią godzinę i nie możesz się ruszać i tylko tutaj słyszysz cały czas, jak ci boruje na tej ręce, to już masz powoli dość. Zróbmy takie porównanie, jakby zastrzyk, nie? Czy pobranie krwi. Jest troszkę straszny, ale no jakby każdy da sobie zrobić, chyba że ktoś ma jakąś tam fobię co do igieł jakąś, która go paraliżuje, ale zastrzyk raczej każdy da sobie zrobić. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś wam robi zastrzyk przez 3 godziny z rzędu, co sekundę. No generalnie bolało, więc jak robicie, ja ten tatuaż pierwszy sobie zrobiłem dość duży i teraz jak sobie myślę, to chyba jednak pierwszy tatuaż, jakbym miał się cofnąć w czasie, bym zrobił trochę mniejszy, żeby zobaczyć jak to jest, ale spoko, nie żałuję, przeżyłem. Wika się pyta, w jakim salonie go robiłem? Robiłem w Warsaw Ink w Warszawie u Michała.
polecam. Karolina, wszyscy dookoła mówią, że jeżeli ktoś robi tatuaż, powinien on mieć większe znaczenie, bo zostaje do końca życia. Czy jesteś pewien, że kiedyś nie będziesz chciał się go pozbyć, bo straci dla ciebie wartość? O, to jest pytanie, które lubię, że a jak będziesz stary i będziesz miał ten tatuaż, to co wtedy? Nie będzie ci głupio? Tak, jak sobie myślę, że jak będę miał 80 lat i moim największym problemem 80-latka będzie to, że mam jakiś rysunek na ręce, to znaczy, że miałem super życie. Jeżeli to jest największy mój problem, to naprawdę moje życie było przeżyte na 100%, jak nie miałem żadnych większych problemów. A czy się boję, czy ten tatuaż straci dla mnie kiedyś wartość? To jeżeli słuchaliście uważnie od początku, jaki ten tatuaż ma dla mnie znaczenie, to uważam, że ten tatuaż nigdy dla mnie wartości nie znaczy, no bo o pewnych rzeczach się nie zapomina i pewne rzeczy nie tracą nigdy wartości. Jak reakcja twoich rodziców? I to też było śmieszne, moja mama generalnie stwierdziła, że mnie wydziedziczy, że mam tego nie robić, że jeszcze nie jest za późno, żebym przestał, ale jak przyjechałem do nich, to już tak trochę z takim większym zaciekawieniem. Mama stwierdziła, jak się tak przyjrzała, bo wiecie, na żywo ma dużo szczegółów, jakby tutaj już na filmie widać, że ma sporo szczegółów, ale na żywo tutaj te wszystkie kropeczki widać, takie cieniowania i tak dalej, więc mama stwierdziła, że artystycznie jest bardzo ładny, ale nie do końca rozumie mojej decyzji. Myślę, że gdzieś tam im się podoba, tylko nie akceptują tej samej idei tatuażu, że się coś robi na swoim ciele. I dobra, to wszystkie pytania. Jeżeli na coś nie odpowiedziałem, to prawdopodobnie będzie druga część filmu, więc zadawajcie pytania w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na te pytania, na które teraz nie odpowiedziałem. I teraz was zapraszam do obejrzenia, jak ten tatuaż powstał. Tak to wyglądało, także dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film, jak i tatuaż wam się podoba i miło wam się oglądało. Jeszcze raz was zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się na nie podpowiadać w drugiej części, jak już ten tatuaż będzie kolorowy. I z tego wszystkiego, z tego całego zamieszania też mi się źle spało, bo wiecie, tak ciężko się śpi na te lewe ręce, jak ona cię boli. Więc się nie wysypiałem ostatnio i też trochę mniejsza aktywność była na moim kanale. Ale nadrobię to i widzimy się na moim kanale, gdzie będą kolejne filmy już niebawem. Zapraszam do subskrybowania, dzwoneczkowania, zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się, cześć!